Jeżeli oglądasz ten materiał, to najprawdopodobniej wiesz już, że istnieją takie firmy jak nasza, która pomoże Ci w zarządzaniu mieszkaniem na wynajem. Ale czy wiesz w ogóle, w jaki sposób zabrać się na poszukiwanie takiej firmy? Jeśli nie wiesz, ja wiem i Ci powiem. Zapraszam do obejrzenia. Najprostszym krokiem do wdrożenia od zaraz będzie po prostu rekomendacja znajomych. Zastanów się, kto z Twoich znajomych posiada jakieś nieruchomości na wynajem i zagadaj do nich, być może oni rzeczywiście też swoje nieruchomości zlecają firmom zarządzającym. Zapytaj znajomych, kto zarządza ich mieszkaniami, czy są zadowoleni i w jaki sposób znaleźli takie firmy. Jeżeli są zadowoleni z usług, to po prostu poproś o rekomendacje. Pamiętaj jednak o wartościowych rekomendacjach, to znaczy pytaj się tylko takich osób, które faktycznie posiadają mieszkania na wynajem i które rzeczywiście je zlecają. Unikaj tutaj porad i podpowiedzi przysłowiowych ciotek czy innych osób z Twojej rodziny, które totalnie nigdy nie miały do czynienia z mieszkaniem na wynajem, a mają naprawdę złote rady i wiedzą, jak Ci życie ułożyć. Co jeśli jednak nie masz takich znajomych? W tym przypadku na pewno mamy wspólnego wujka, wujka Google'a. Wystarczy, że w popularną przeglądarkę wpiszesz po prostu firma zarządzająca najmem i Twoje miasto. W ten sposób powinno wyskoczyć Ci wiele pozycji z firmami, które zajmują się zarządzaniem w Twoim mieście. Powinny się wyświetlić również oceny tych firm, więc warto je zweryfikować. Uważaj, bo sprawdzenie wartości tych opinii nie polega tylko na zweryfikowaniu, ile firma ma gwiazdek, ale na jakości tych komentarzy i opinii. Sprawdź, czy opinie były dodawane równomiernie przez cały okres działalności firmy, czy może tylko przez ostatni miesiąc z różnych dziwnie brzmiących kont zostało dodane 50 opinii. I dziwnym tropem, opinie mają jedno zdanie i wszystkie są na 5 gwiazdek. Kolejny pomysł to poszukanie grup tematycznych nieruchomościowych na Facebooku. W wyszukiwarkę facebookową wpisz takie frazy jak nieruchomości, mieszkania, na sprzedaż, na wynajem, pokoje, plus Twoje miasto. W ten sposób powinno Ci wyskoczyć ileś grup, do których powinieneś dołączyć i zobaczyć, co u nich jest przedstawiane. Warto również te grupy zweryfikować, najprościej pod względem ilości członków tych grup, ponieważ im większa grupa, tym większą reakcję będziesz miał na swój post. Kolejnym krokiem będzie wrzucenie swojego posta na taką grupę z pytaniem, czy macie jakąś firmę do polecenia, która zarządza najmem w naszym mieście. I tutaj znowu uważaj na wartość rekomendacji, ponieważ często polecać będą osoby, które albo są pracownikami tych firm, albo same prowadzą takie firmy. Warto zapytać takich polecających, czy rzeczywiście im również ta firma świadczy usługi zarządzania najmem. Żeby nie pogubić się w tych wszystkich rekomendacjach, najlepiej byłoby zapisywać je sobie w formie jakiejś listy. Najprościej i najszybciej będzie stworzyć sobie Excela, w którym zapiszesz sobie poszczególne firmy, opinie i rekomendacje na jej temat oraz od kogo dowiedziałeś się o tej firmie. W ten sposób stworzysz sobie konkretną bazę firm zarządzających najmem w Twoim mieście i teraz będziesz musiał ją tylko zweryfikować. Tylko albo aż. Im więcej masz pozycji na liście, tym będziesz musiał więcej czasu i wiedzy mieć, żeby zweryfikować takie firmy i wybrać tę jedną najlepszą. Mam dla Ciebie przy okazji prezent i bonus. Wystarczy, że klikniesz w link w opisie tego filmu i będziesz mógł pobrać Excela, do którego będziesz mógł wpisywać firmy, które znalazłeś do zarządzania najmem. Psst. Przy okazji na pierwszej pozycji wpisałem Ci jedyną słuszną firmę, która zarządza mieszkaniami w Polsce. Nie musisz dziękować. No dobra, masz już wypisane firmy, ale w jaki sposób je zweryfikować? W jaki sposób wybrać tę najlepszą firmę do zarządzania Twoim mieszkaniem? Wystarczy, że klikniesz ten link, a zobaczysz kolejny wideoporadnik, w którym tłumaczę, jakie pytania zadać, aby wybrać tą najlepszą firmę. I nie zapomnij subskrybować kanału, żeby być na bieżąco.